Zapominalski Nodi. W krainie zabawek jest dzisiaj wesoły dzień, bo Nodi wydaje przyjęcie. Czy wszystko jest gotowe, pani Różowa Kotko? Wydaje mi się, że o czymś zapomniałem. Ciastka są pyszne, lemoniada jest zimna. Nie sądzę, żebyś o czymś jeszcze zapomniał, Nodi. Mam nadzieję. Jak to miło, że Nodi o dzisiaj nie zapomniał. Mogliśmy się spotkać. Parp, parp. Kiedy postanowiłem urządzić przyjęcie, chciałem, żeby było ekstra, ekstra wyjątkowe. Dlatego zaprosiłem wszystkich moich ekstra, ekstra wyjątkowych przyjaciół. Dziękuję bardzo, że przyszliście. Dziękujemy za zaproszenie. Dzięki, Nodi, wielkie dzięki! Tak, zaprosiłeś wszystkich przyjaciół? Jesteś tego pewien, Nodi? A niech to. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Nie zaprosiłem przecież Marty. Czekałam i czekałam na twoje zaproszenie. Wszyscy już dawno je od ciebie dostali, ale nie ja. Ale ja chciałem... To najpodlejsza rzecz, jaką zrobiłeś, Nodi. Nigdy ci nie wybaczę. Ale Marto... Nigdy! W życiu! Ja chciałem ją zaprosić, panie Jumbo. Naprawdę. Oczywiście, że chciałeś. Na twoim miejscu przeprosiłbym ją. Nigdy nie widziałem, żeby była taka zła. Nigdy! Napisałem przeprosiny dla Marty. Proszę powiedzieć, czy się panu podobają. Droga Marto, na górze róże, na dole fiołki. Przepraszam i bądźmy jak dwa aniołki. Nodi. To najbardziej wzruszający wiersz, jaki słyszałem. Pisałem tę kartkę przez całą noc. Myślę, że jej się spodoba. Patrz, Nodi. Możesz od razu ją wręczyć. Jejku, wczoraj była na mnie taka zła. A co, jeśli ją podrze? Na pewno nie. To jest śliczna kartka. Daj ją, Marcie. O, nie wiem, co powiedzieć. A jeżeli ją jeszcze bardziej rozzłoszczę... O, Bumpy, nie teraz. Muszę wymyślić, jak... Ej, Marta na pewno nie będzie zła, jeśli ty zaniesiesz kartkę. Zrobisz to dla mnie, Bumpy? Dobra, siedzi na ławce za drzewem. Idź. O nie! Fuj! Skąd wziąłeś tę ohydną szmatkę? Tylko ty mógłbyś być tak podły. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nigdy! Przenigdy! Nigdy! I poszła bardzo zła? Po raz drugi?
Ojej! Mam nadzieję, że te kwiatki przekonają ją, jak mi przykro. Ale teraz naprawdę boję się je wręczyć Marcie. Mogę ci pomóc. Ludzie szanują słonie, wiesz? Pewnie dlatego, że są duże. W każdym razie mogę jej dać kwiaty od ciebie i załagodzić to. Dzięki, panie Jumbo. Jest pan wspaniały. Niech pan jej wytłumaczy, jak mi przykro. Zrobi się, Nodi. Marto! Małpko Marto! O, witam, panie Jumbo. Ale ma pan kwiaty. Są bardzo ładne. Ładne, prawda? Są dla ciebie. Od Nodiego. Nodiego? W takim razie ja ich nie chcę. Niech je pan zabierze. Ale on je zebrał dla ciebie i tak ładnie pachną. Tak, ładnie. Marto, ja... Nie próbuj się do mnie odzywać. Nawet jednym słowem. Nigdy ci nie wybaczę, Nodi. Nigdy. 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 Marta mi nigdy nie wybaczy, wielkouchy. Ojej. Rzeczywiście sytuacja się pogorszyła. Tak, chciałbym ją jakoś naprawić. By żal ciut zmiękł, pęk róż dam jej. By złość spłonęła niczym ląd, mój był błąd. Lub dam jej wiersz, a w nim ta treść. Ach, wybacz, żal, niech pójdzie w kąt, to mój błąd. Nie potrzebujesz kartek ani kwiatów, żeby kogoś przeprosić, Nodi. I nie możesz prosić, żeby ktoś zrobił to za ciebie. Przeprosiny powinny być proste i szczere. A jeżeli nie będzie mnie słuchać? Nodi, jeżeli będziesz mówił prosto z serca, przekonasz się, że każdy cię wysłucha. Oh. No to idę. Proste i szczere. Ty? Marto, muszę ci coś powiedzieć. Proszę. No dobrze, siadaj. Słucham cię. Przepraszam, że nie zaprosiłem cię na przyjęcie. Byłem zajęty i zapomniałem, ale naprawdę nie zrobiłem tego specjalnie. I przepraszam za wszystkie dzisiejsze wypadki. Myślałem, że będzie lepiej, jak ktoś inny przeprosi cię w moim imieniu. Zawsze byłaś moją przyjaciółką. Mówię to poważnie, poważnie, poważnie. Och, Nodi, pewnie, że ci wybaczam. Dawno bym to zrobiła, gdybyś tylko mnie przeprosił. Teraz ja przepraszam. Naprawdę? Za co? Widziałam, że idziesz, więc posmarowałam twoje krzesło klejem. Przepraszam. Ciągle byłam na ciebie zła za to przyjęcie. Już wiem. Przyjmuję twoje przeprosiny. A czy nie chcielibyście czegoś zamówić? Jasne. Poproszę lodowy koktajl i to samo dla mojej przyjaciółki Marty. Albo po dwa dla każdego. Chyba trochę tu sobie posiedzę.